Żadna z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni. Wiele nam nie było trzeba, ja i ty i długo nic. Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier. Dziś kalkulujemy wszystko, nie ma w tym szaleństwa, wiem. Co z tym możemy zrobić? Budujemy nasz dom na piasku, cel nie gra roli dziś. Kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic. Chcę pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc, widzieć ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz. Cieszę się z małej rzeczy, odnajdziemy blaski w dzień. Zakończymy smutny shopping sztucznym galeriami szczęść. Cześć, jak pamiętam, na ten odcinek czekacie już bardzo długo, czyli Q&A, jak macie na dole. A pytania biorę z Ask FM. Mam je na telefonie. No więc możemy zostać. Wstaw zdjęcie miejsca, w którym najbardziej lubisz spędzać czas. Jeżeli chodzi o to, że sam chcę spędzać ten czas, to bardzo lubię w moim pokoju lub z tyłu za domem. A tak to... Bardzo lubię w kafejkach takich, barkach czy... Dobra, idziemy dalej. Jaki wpływ na twoje życie ma internet? To i bardzo dużo, bardzo. Czasem to jest źle, internet ma więcej wad, a czasem zalet. Czasami trudniej się z niego korzysta, a czasami łatwiej. No. W jakie miejsce poleciałbyś mając skrzydła? km od Oxfordu jest takie fajne miasteczko, gdzie mieszka moja matka chrzestna i tam bym chyba poleciał. Kto rządzi w twoim domu? Ja rządzę w moim domu i nikt nie zawaha się tego zmienić, bo ja rządzę, ja rządzę, ja rządzę. Jaki jest twój ulubiony film z udziałem zombie? Zombieland. Gdybyś mógł, mógł być zwierzęciem, co byś wybrał? Zwierzęcie. Szczerze, nie wiem. Jaki był twój ulubiony przedmiot? W tamtym roku, w 2012-2013, to był mój ulubiony, to był przyroda. Jaki film doprowadził cię do... Wolę nie mówić, bo to bardzo śmiechowe, a wolę nie mówić. Czy jedzenie mięsa jest etyczne? Myślę, że jeżeli spożywa się go w proporcjach niedużych, to myślę, że etycznie. Ale jeżeli się go na okrągło, codziennie po 5 misek mięsa, codziennie to samo, najwięcej tłuszczu i w ogóle, to nie. Jaka jest twoja ulubiona gra planszowa? Moją ulubioną grą planszową jest kolejka. Znaczy, to chodzi w niej o to, żeby ustawiać się do kolejek i zebrać podane na kartce produkty jak najszybciej. Idziemy dalej. Jakie filmy lubisz? Tak. Jeden to jest musical, jest na pierwszym miejscu w ogóle. Musical jest good.
dwa to jest. Science fiction. I przygodowe chyba. No. Który naród będzie najsilniejszy za 100 lat? Polska! Yeah, you can dance! No, Polska. Miej chęć, no, na najsilniejszym państwem. Co może poprawić ci nastrój? Wasze subskrypcje, łapki w górę, lajkowanie mojej strony na Facebooku, serduszkowanie mnie na WeHeartIt i oczywiście odwiedzanie mojego profilu na Instagramie. Wszędzie, no może prawie wszędzie, albo wszędzie. Nazywam się Bartosz Brzęcki. Wpiszcie sobie u góry, jeżeli chcecie. No to. Jakie składniki ma twoja ulubiona pizza? Ser, mąka, jajka, sól. A tak serio, to jest to capricciosa. Ma ona... szynkę, pieczarki, ser, a ketchup. Nie, nie lubię ketchupu. Znaczy, koncentrat pomidorowy lubię na spodzie, ale to tyle. A na wieżdżę jest sos czosnkowy. Jaka jest najbardziej niebezpieczna rzecz, którą udało ci się zrobić? Dobra. Nie wiem, nie pamiętam. O czym ostatnio myślisz? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy jest danie, które zawsze ma, na zawsze masz ochotę spróbować? Spróbować, spróbować, spróbować. Spróbować to mogę wszystko. Ale tylko spróbować. A taką rzecz, którą mogę jeść ciągle, 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 ciągle. To chyba nie umiem. Przestałbym na drugim dniu. Idę dalej. Czy uważasz, że zwierzęta mają duszę? No oczywiście, że mają. Jaka jest twoja najważniejsza ogólna zasada? Informuję, że nie wiem. No, więc idziemy dalej. Czy masz jakieś nietypowe lęki lub fobie? Niestety. Niestety. Ja nie mam. Jaka jest ostatnia rzecz, którą piłeś? Woda. Jak powinien wyglądać romantyczny wieczór? Światło zagasa. Kwiatki, kwiatki, miłość, całowanie, róża, może jak siedzonko, no i no i tak to powinno wyglądać. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam, więc o, dam takie coś. No więc wolisz dawać czy dostawać? Proszę państwa, widzowie, drodzy widzowie, drodzy, drogie widzówki,
Drogie panie, drodzy panowie, drodzy koledzy, drodzy koleżanki, drodzy youtuberzy, drogie youtuberki. Jakie było pytanie? A. Wolę dostał. Jak każdy oczywiście. Ale zawsze mam taką satysfakcję, jak daję. I to rzecz, którą samemu zrobiłem. Czasami robię kalendarz na nowy rok, jeżeli osoba na przykład urodziła się w styczniu lub w grudniu, to daję na najbliższy rok. A tak to nie wiem. Chyba dawać. To daje mi taką przyjemność. Kogo dziś przytulisz? Mamusię. Jaki sport uważasz za najbardziej niebezpieczny? Sądzę, że coś na wodzie, ale nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. I ostatnie pytanie. Czego słuchasz w tej chwili? Wtykania psa. No, myślę, że filmik wam się podobał. I myślę, że mogę was zaprosić do kolejnego super odcinku.